Okej, witam wszystkich. Dawno nie było filmików na moim kanale. Wiązało się to z tym, że musiałem się przeprowadzić do innego mieszkania i tak dalej. Wiecie, jakie życie jest nieraz ciężkie. No ale ten filmik będzie o tym, jak zaliczyłem totalnego fejla dzisiaj. I szczerze mówiąc wam, jestem załamany lekko, bo na chwilę obecną nie wiem, jak z tego wybrnąć. O co chodzi? W zasadzie mam trzy laptopy w domu. Z tego wam tutaj będę opisywał dwa. Tego Samsunga, jak tu widać na X-comie, on kosztuje 3000. Ja go kupiłem od gościa za 250 zł. Była uszkodzona matryca delikatnie i zawiasy. W tym laptopie, co potem wam pokażę na kamerce. No i co się stało? Tego Samsunga 555C. Uwaga, teraz. To, co powiem, może się dla jednych wydać bardzo szokujące, ale nie wiem, jak ja to zrobiłem. Coś mi przyćmiło mój umysł. Zdarza się. Trudno się mówi. Zobaczymy, co będzie dalej z tym. Być może powstaną na temat tego jakieś tam filmiki. Sflaszowałem tego Samsunga 555C spod, że tak powiem, DOS-u, czyli. Pliki wszystkie były wgrane na pendrive'a, był specjalny plik flashbat, no i on wgrywał plik bios.bin. Natomiast zamiast do Samsunga, ja go w ogóle miałem nie ruszać. Tu już miałem najnowszy bios wgrany ze strony Samsunga. Pomyliło mi się, myślałem, że działam na Acerze A1 570. Do tego Acera miałem sflashować. I teraz najgorsze jest to, że flaszując tego Samsunga, dostałem informację, że coś jest nie tak z rozmiarem, po prostu rozmiaru tego flasha. Ale jak to ja sobie pomyślałem, no kurde, wciśniemy jest, bo jeszcze mnie ostrzegał, czy chcę na pewno sflaszować. To sobie myślę, dobra, jest, jest. I poszło. No i co się stało? Włączam laptopa. Nie chce się włączyć. Ekran nie działa. I tak się zastanawiam, co ja źle zrobiłem. I patrzę. Boże, to jest Samsung. Sflaszowałem Samsunga 550 P5C BIOSem od Acera E1 570. Największa wtopa chyba w moim życiu. I teraz wam powiem szczerze, nie mam programatora. Za cholerę teraz tego nie naprawię. I zastanawiam się, jak to rozwiązać. Czy pisać do Daniela Rakowieckiego, guru po prostu laptopów, numer jeden w Polsce, wylutować tą kość, wysłać mu, może mi sfleszuje to jakoś, kurde, tanio. Czy bawić się samemu w programowanie? Tylko mówię, nie mam żadnego programatora. Nie wiem, czy pod Arduino mógłbym ewentualnie jakoś się pobawić w flaszowanie tych biosów. Musiałem sobie poczytać, czy jest coś takiego na Arduino, że mógłbym tą kość sfleszować. No i co? Teraz się przełączę wam na kamerkę z telefonu. To jest ten Samsung, jak widzicie. I on, jak tu mówiłem, się nie przycisnęły przyciski. No jak mówiłem, kupiłem go z uszkodzoną tutaj tą matrycą. Zawiasy są uwalone, ale to mi totalnie nie przeszkadza, bo podłączam sobie go pod zewnętrzny monitor. A tu jest ten Acer E1 570 znaleziony na wysypisku. Tak jak wam już wcześniej tam gdzieś mówiłem w filmiku, pracowałem w pewnej firmie, która przywoziła właśnie z remontów różne kontenery, tam gdzie się znajdowały wszelakie rzeczy, od wiertarek po komputery i tak dalej. Bo wiecie, jak to jest jakiś remont, ludzie wyrzucają wszystko z domu. No i tak tego Acera właśnie znalazłem w śmieciach. Był bez dysku, bez pamięci. Po wyczyszczeniu płyty, po włożeniu dysku SSD i 8 GB z tego teraz Samsunga, śmiga jak rakieta, można powiedzieć. Cisza, bo kręcę filmik. No i co? No ten Acer działa bez problemu. I tu właśnie na niego miałem wgrać najnowszego BIOSa.
przez pomyłkę poszło na Samsunga. I no, jestem troszeczkę załamany tym faktem. Bo na pewno teraz już nie wygram z starszego BIOSa bez programatora. No way, nie ma takiej opcji. Także ja będę chyba pisał do Daniela, zobaczymy czy on mi pomoże, czy coś odpisze. No i tak wygląda historia. Już, bo ja nagrywam i one się drą. Także ja będę na tym filmikoncu, tutaj moje papugi się trochę drą, już jest 22, także... Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Czy po prostu można gdzieś kupić taką kość z lutowaniem. Z wylutowaniem, wlutowaniem nie będzie u mnie żadnego problemu. Także to tyle. W tym teraz Samsungu został wgrany BIOS od Acera. Totalna pomyłka w roku 2020 w moim przypadku. Na tym będę kończył filmik. Pozdrawiam Was. I trzymajcie się.